Halo, moi drodzy patroni, witam was w 58 odcinku naszego podcastu Przydatne Idiomy Zwroty i Powiedzonka. A dzisiaj będziemy mówić o zwrocie Waszolda Kwacz. Z pewnością przyda się zwrot Waszolda Kwacz, który oznacza, co to za bzdury, co to za głupoty. Kwacz odnosi się nie tylko do głupiej gadki i głupoty jako niemądrego zachowania, ale także do bezmyślnego, głupiego działania. In entsprechendem Kontext, go jako, was tu was wyprawia? Coś takiego. wir mir Beispiel. Hallo, Anton, was machst du hier? Der Chef hat gesagt, dass er dich gefeuert hat. Was soll der Quatsch? Niemand hat mich gefeuert. Wo ist er? Ich muss ihn unbedingt sprechen. Soviel ich weiß, ist er in der Küche. Das muss ein Missverständnis sein. Klar ist das ein Missverständnis. Reingefallen. April, April. Das ist ein Aprilscherz. Ich habe ganz vergessen, dass heute der 1. April ist. Das war übrigens gar nicht lustig. Ich habe mir fast in die Hose gemacht. Weźmy teraz den dialog trochę wolni, razem z tłumaczeniem. Hallo Anton, Cześć Anton, Was machst du hier? ty tutaj robisz? Der Chef hat gesagt, Chef powiedział, dass er dich gefeuert hat, że cię zwolnił. Wo ist er? Gdzie on jest? Ich muss ihn unbedingt sprechen, muszę z nim koniecznie porozmawiać. So viel ich weiß, z tego co wiem, ist er in der Küche. Jest w kuchni. Das muss ein Missverständnis sein. To musi być nieporozumienie. Klar, ist das ein Missverständnis. Oczywiście, że jest to nieporozumienie. Reingefallen. Wpadłeś, dałeś się nabrać. April, April. Prima aprilis. Das ist ein Aprilscherz. To był żart prima aprilisowy. Ich habe ganz vergessen, całkiem zapomniałem, dass heute der 1. April ist, że dzisiaj jest pierwszy kwietnia. Das war übrigens gar nicht lustig. Poza tym to wcale nie było śmieszne. Ich habe mir fast in die Hose gemacht. Prawie narobiłem w spodnie. Weźmy inny przykład. Was soll der ganze Quatsch mit der Mode? Heutzutage kann man keine ordentliche Jeans mehr kaufen. Was für ein Schnitt ist denn das? Alles nur skinny oder slim fit. Oben weit, unten hauteng. Wenn ich die anziehe, kann ich mich doch gar nicht hinsetzen. Mann, oh Mann, ich werde meine Frau bitten müssen, mir beim Ausziehen zu helfen. Wie ein Kind. Weźmy ten dialog znowu powolutku z tłumaczeniem. Was soll der ganze kwacz mit der mode? Co to się dzieje z tą modą? Heutzutage kann man keine ordentliche jeans mehr kaufen. W dzisiejszych czasach nie można już kupić porządnych jeansów. Was für ein Schnitt ist denn das? Co to za krój? Alles nur skinny oder slim fit. Wszystko tylko skinny albo slim fit. Oben weit, u góry szerokie, unten hauteng, na dole opinające ciało. Wenn ich die anziehe, jak je założę, kann ich mich doch gar nicht mehr hinsetzen, nie będę mógł wogule usiąść. Mann, o oh Mann, o oh rety, ich werde meine Frau bitten müssen, będę musiał poprosić moją żonę. Nie beim zu helfen, żeby pomogła mi przy rozbieraniu. Wie ein Kind. Jak dziecko. Ja, das ist alles für heute. To wszystko na dzisiaj. Jeśli macie ochotę nabyć książkę związaną z naszym podcastem, czyli 100 ilustrowanych niemieckich idiomów z ćwiczeniami, to można sobie oczywiście nabyć. Jest ona dostępna w internecie. Ja tymczasem się żegnam. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.